Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Ja nazywam się Dariusz Martynowicz, jestem nauczycielem języka polskiego, a oprócz tego staram się też wspierać nauczycieli, na ile mogę, także polonistów, więc bardzo mi miło, że jesteście Państwo tak licznie na dzisiejszym spotkaniu. Pomyślałem, że to spotkanie jest potrzebne z dwóch względów: po pierwsze, Chciałbym Państwu pokazać jakieś moje propozycje, które ja jako nauczyciel, no, myśląc o maturze 2023, wdrażam po prostu do swojej metodyki i zmiany, które wprowadzam na lekcjach czy też poza nimi. Po drugie, pomyślałem sobie, że mamy też takie bardzo mało przestrzeni, żeby wspólnie porozmawiać, podyskutować. I też wesprzeć się, podzielić pomysłami, bo myślę, że oprócz tego, że ja będę tutaj dzisiaj aktorem na scenie, to zachęcam Państwa serdecznie do tego, żebyście też mi towarzyszyli i żebyście dzielili się różnymi pomysłami, podpowiadali sobie różnego rodzaju rozwiązania i rozmawiali o trudnych sprawach, o rzeczach, które budzą Wasze wątpliwości. Możemy sobie wzajemnie pomóc i myślę, że takie spotkania mają sens. Myślę, że nie ma co czekać. Ostatnio oglądałem konferencję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pozostając w szacunku do nich i do ich pracy, no muszę powiedzieć, że jako nauczyciel języka polskiego nie otrzymałem jakichś konkretnych wskazówek metodycznych co do tego, co mógłbym zrobić, aby skutecznie uczniów przygotować do matury. I wydaje mi się, że te wskazówki się tworzą, one może będą i bardzo na nie pewnie wszyscy jako poloniści czekamy. Ale też co szczególnie istotne, no nie można czekać w nieskończoność, ponieważ wszystko wskazuje na to, że może pierwszemu rocznikowi, czyli temu, który za rok zdaje maturę ustną, się upiecze, ale kolejnym już chyba nie bardzo. Nie ma do dzisiaj rzetelnej informacji dotyczącej tego, co z tą maturą ustną. Raz się mówi, że ona będzie, raz się mówi, że ona nie będzie, że jej nie będzie. Nie pozostaje nam nic innego, niż przygotować się po prostu jak najlepiej możemy, poradzać sobie i też postarać się zrobić z uczniami wszystko, co możemy, aby im pomóc. Tyle nasz kawałek podłogi, to jest nasza odpowiedzialność, reszta naprawdę nie należy do nas. Słuchajcie, dosłownie, dwie sprawy organizacyjne. Wisi podpięty link do formularza. Jeżeli ktoś z Państwa pragnie otrzymać zaświadczenie i nie wyobraża sobie bez tego życia, albo po prostu zwyczajnie robi staż i jest mu to potrzebne, zachęcam do tego, żeby się zapisać. I wystarczy tam podać tylko swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. Ja to organizuję jako czas na progres, i w zasadzie nikomu oprócz Centrum Edukacji i Rozwoju Progresownia, której jestem dyrektorem, mam zaszczyt być dyrektorem, tych Państwa danych osobowych nie będę przekazywać, więc też chciałem to wyraźnie zaznaczyć. No i co? Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo trochę konkretów i coś z tego, co pokażę weźmiecie do swojej praktyki edukacyjnej. Będzie mi niezmiernie miło. Myślę, że też podzielicie się swoimi pomysłami, bo to jest bardzo ważne, żeby się w tym czasie właśnie wspierać. Słuchajcie, myślę. Że możemy zacząć, i chciałem powiedzieć, co dzisiaj. Bardzo szybko, dosłownie, fragmentarycznie i tak po łebkach, chciałbym się jednak prześlizgnąć przez zasady egzaminu ustnego w nowej formule matury 2023. Ponieważ, tak jak ostatnio prowadziłem webinar do matury pisemnej, pisali do mnie także nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę w liceum, którzy czytali informator, ale chcieliby jakichś podpowiedzi konkretnych, więc myślę, że ta część potrwa maksymalnie 10 minut i myślę, że nie będzie dla Państwa czasem straconym, bo też pojawią się jakieś moje sugestie i uwagi, i zachęcam do tego, żeby też tymi uwagami się wzajemnie dzielić i wymieniać. Natomiast potem zapraszam do takiej debaty metodycznej. Ona będzie prowadzona w ten sposób, że ja pokażę Państwu, co ja robię od tego roku z uczniami, chcąc ich przygotować do tej nowej formuły maturalnej. I chciałbym też ubogacić to szkolenie trochę bardzo konkretnymi, niewieloma, trzema narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, które możecie skutecznie wykorzystać. Aby pomóc uczniom w przygotowaniach do matury, będzie ćwiczenie w Nirpocie, pojawi się tablica Jamboard i pojawi się kanwa. Więc myślę, że nie będzie to czas stracony, bo jeżeli komuś się będzie nudziło podczas pierwszej części, na pewno może pozna jakieś narzędzie albo sposób, dzięki którym te po prostu swoje polonistyczne, metodyczne, nie wiem, zamierzenia zrealizuje i może. Zostaniecie Państwo z czymś jednym po dzisiejszym webinarze. Tego nam wszystkim życzę. Słuchajcie, wiemy to wszyscy, ale w ramach powtórzenia egzamin ustny z języka polskiego trwa 30 minut. I w zasadzie wydawałoby się, że tutaj się nic nie zmienia, a zmienia się całkiem sporo. Dlatego, że uczeń wchodząc do sali egzaminacyjnej losuje dwa zestawy, i uwaga ma dokładnie tyle samo na przygotowanie się do ustnej, dziesięciominutowej wypowiedzi monologowej, co w tej obecnej, jeszcze nie starej, ale już niedługo starej form, formu, formule matury. I to jest bardzo ważne. Chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że ja, ja widzę w tym pewne zagrożenie i niebezpieczeństwo. Bo sami Państwo wiecie i pewnie doświadczyliście, jak wyglądały wypowiedzi uczniów podczas matury ustnej czasami i widzieliście, że niektórym z tych uczniów no nie, nie wystarczało tego czasu. Natomiast tutaj uczniowie zostaną zderzeni z dwoma arkuszami. Marnym pocieszeniem jest, że pytania z pierwszego koszyka to są pytania, które będą im znane. A dlatego, że jest jeszcze drugi koszyk, ten koszyk, który dzieli się na trzy części, z którego będą losować pytanie, i w zasadzie na jedno pytanie zostaje mi 7 minut. Czym to skutkuje? To skutkuje tym, że będą mieli bardzo mało czasu na notatki. I przede wszystkim myślę, że będzie się liczyło to, co zrobią na tym konkretnym tekście. Mam nadzieję, że na arkuszu, który dostaną, będą mogli robić sobie notatki, bo ostatnio było z tym różne, różnie, ale myślę, że to też nasze zadanie, żeby wysłać jakiś komunikat, aby to było możliwe, ponieważ zwyczajnie na pisanie na kartce, którą dostaną, wstępu, rozwinięcia i zakończenia takiej wypowiedzi nie będą, nie będą mieli czasu. Więc mają 7 minut na to, aby zapoznać się w wypadku arkusza z no tego, tego jakby, którego nie znają, z tekstem kultury. To może być wiersz, to może być jakiś tekst ikoniczny, to może być fragment jakiejś powieści, to może być tekst popularno-naukowy, który traktuje jakimś zjawisku języka. Więc oni to muszą po pierwsze przeczytać, no i po drugie pomyśleć, jak chcieliby te. Wypowiedź realizować. I to w zasadzie też generuje jedną ważną rzecz w naszym warsztacie: że dobrze byłoby, abyście Państwo, abyśmy wspólnie robili różnego rodzaju ćwiczenia na języku polskim związane z ekonomią czasu. Wydaje mi się to dosyć ważne w kontekście, w kontekście tej matury, aby uczyć uczniów konstruowania krótkich wypowiedzi w określonym, dość minimalnym przedziale czasu. Oczywiście po wylosowaniu i po przygotowaniu uczeń wygłasza 10-minutową monologową wypowiedź. To kolejne niebezpieczeństwo, ponieważ nikt podczas tej wypowiedzi monologowej mu nie przerywa, a więc. On musi sam sobie zorganizować tak czas, aby rozdzielić ten czas na dwa konkretne polecenia, które wylosuje. Może się tak zdarzyć, że przecież tego czasu mu zabraknie. Po 10 minutach egzamin przerywamy, mówimy, że zbliża się koniec czasu, a jednocześnie podczas tego egzaminu nie możemy ingerować, przerywać, podpowiadać uczniowi i przechodzimy do pięciominutowej rozmowy. Która właściwie dotyczy tego, co uczeń znalazł czy w swojej głowie, a propos tych konkretnych tematów, ale tego też, co powiedział, oraz lektur, czy też tekstów kultury, na które się powołał. No i co szczególnie istotne, samego tematu i tego, co jest załączone, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Jak, jak Państwo wiecie, lista zadań egzaminacyjnych do części ustnej matury 2023 została już ogłoszona i ja w związku z tym także przygotowałem kilka takich moich pomysłów i refleksji dotyczących tego, co tam jest najważniejszego, co to oznacza w naszej pracy polonistycznej i co my z tym po prostu możemy zrobić. Proszę Państwa, no więc jedziemy, żeby już było konkretnie. Powtórzmy jeszcze tylko jedną rzecz. Zadanie pierwsze to jest zadanie z puli pytań, które uczeń zna, sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Niezależnie od tego, czy ta lektura obowiązkowa była omawiana w całości, czy też fragmentarycznie, co no jest w jakimś wymiarze kolejnym, wskaźnikiem dla nas, że już nie wystarczy powiedzieć uczniowi ale larkę to przeczytaj na pewno, bo larki nawet jak na egzaminie nie ma to ona jest, czy też dziady z dziadami zrób podobnie nie możemy omijać tekstów we fragmentach, chociażby takich tekstów jak kazania sejmowe Piotra Skargi które, na które przecież nie poświęcamy dużo czasu. Musimy generować tak lekcje, aby uczniowie przynajmniej hasłowo kojarzyli te teksty, wiedzieli, z, z jakiej są epoki, znali ich tematykę i potrafili przynajmniej kilka zdań na, to, na temat tych utworów literackich powiedzieć. Wydaje mi się też, że ta matura ustna. Um, Formuła matury ustnej zachęca nas do tego, żeby popatrzeć na te teksty bardziej całościowo, abyśmy jako poloniści niekoniecznie czepiali się jakoś bardzo wnikliwie do głębnej znajomości ucznia tych tekstów kultury, ponieważ zwyczajnie w świecie uczeń nie będzie miał tyle czasu, aby te teksty pogłębić. No, co można powiedzieć w pięć minut na temat pod tytułem Literackie obrazy piekła rozwin temat, wy, odwołując się do fragmentów boskiej komedii Dantego, wykorzystaj wybrany kontekst, tak? Więc, no co można powiedzieć? No to, to, ma, to będą krótkie wypowiedzi, raczej sprawdzające ogólnie to, czy uczeń wie, co to za tekst, czy uczeń orientuje się, z jakiej jest epoki, czy potrafi znaleźć jakiś jeden konkretny kontekst wiążący na przykład boską komedię z całą... Um, Średniowieczną kulturą? Czy wie, jak ta wizja literacka piekła została w ogóle zobrazowana? I to, to będą na pewno jakieś wypowiedzi ogólne. Natomiast zadanie drugie dotyczy zagadnienia, które może być związane, uwaga, tak jak do tej pory, albo z literaturą, albo z innymi dzie, dziełami sztuki. I tu mogą się pojawić rzeczy, począwszy od memu, przez grafikę, skończywszy na historii malarstwa, i może też się pojawić fragment jakiegoś tekstu językoznawczego. I słuchajcie, jakie są moje wnioski? Ja przeglądałem wszystkie te. Tematy, i zaraz będą moje wnioski. Zobaczmy tylko schemat polecenia do lektury obowiązkowej w całości. Na przykład, motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie dżumy Alberta Camisa. Czy też w te, z, drugi przykład, czym dla człowieka może być doświadczenie samotności. I schemat polecenia jest taki sam. Od, omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów legendy o świętym Aleksem. W swojej wypowiedzi uwzględni. Wybrany kontekst. Zobaczmy sobie tutaj na schemat polecenia do zagadnienia związanego już z tekstem ikonicznym, albo z literaturą, albo z językiem. Tutaj często pojawiają się pytania, w których uczeń musi o czymś zdecydować: na przykład tworzenie, naśladowanie rzeczywistości czy jej wyobrażenia. Omów zagadnienie na podstawie. Zamieszczonego poniżej materiału, ale uwaga w tym kontekście: uczeń musi się zawsze, gdy zobaczy tekst ikoniczny, odwołać do wybranego utworu literackiego. Nie musi to być lektura obowiązkowa. Wybranego utworu literackiego. Gdy punktem wyjścia będzie temat związany z utworami literackimi, co się dzieje, mianowicie uczeń może odwołać się już do wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. To jest celowo tutaj rozgraniczone. Tak więc dalej warto uczulać uczniów na różnicę pomiędzy sformułowaniem utwór literacki, której oni do końca, nawet czwartej czy trzeciej klasy, naprawdę czasami pytają o to w ostatniej chwili, ciągle, ciągle się w tym mylą. Między utworem literackim a tekstem kultury. Natomiast z językiem będzie trochę łatwiej, o tyle, że uczeń może się odwołać e, e, oprócz do tego, co widzi, e, do tekstu kultury, do utworu literackiego albo do własnych doświadczeń komunika komunikacyjnych. Rozumiem, że to pozwala uczniowi na to, aby na przykład powiedział, e, mówiąc o, je, o anglicyzmach, że. Ostatnio jechał w tramwaju do szkoły i rozmawiał z kolegami z innej klasy. I bardzo często pojawiały się w użyciu anglicyzmy, może je wymienić. Ma tutaj dobrze bądź niedobrze pewne pole do konfabulacji, do tego, żeby gdy już zupełnie mu nie przyjdzie do głowy, że jakiś tekst kultury czy utwór literacki. Wybrnął, podając jakąś życiową, konkretną sytuację, której doświadczył, albo przekonuje nas, że po prostu ona miała miejsce. No i chciałbym teraz Państwu powiedzieć, co ja myślę na temat tego, co, co przeczytałem w tematach z koszyka danego nam już wcześniej do analizy, czyli z tego koszyka. Tematów, które mogą się pojawić na maturze ustnej 2023, i zaraz powiem o tym, co Państwu proponuję. Pokażę pewne rzeczy, które wrzucę na czat. Dostaniecie Państwo ode mnie także po dzisiejszym webinarze, tak jak ostatnio, piękny wejklecik z posegregowanymi materiałami. One będą zawierały zaświadczenie, które będzie do samodzielnego wypełnienia, będą zawierały także nagranie z tego webinaru, pojawi się ta prezentacja, którą przygotowałem oraz różne karty pracy do wykorzystania z uczniami, więc to wszystko dostaniecie Państwo po tym webinarze, na sam koniec, żebym już się nie rozpraszał i żebym mógł spokojnie powiedzieć, co chcę powiedzieć. Mianowicie ja podzieliłem te tematy na takie trzy wiązki, dlatego że udało mi się tak zrobić, i myślę sobie, że to będzie też mówiące, czym konkretnie mamy się zająć. Mianowicie pierwsze, co się pojawia, to motywy. Powrót do motywów. Oczywiście te motywy są budowane na podstawie konkretnego utworu literackiego z obowiązkowej, we fragmentach bądź w całości, ale są to jednak motywy. Jest to szczególnie istotne, dlatego że my w tym temacie możemy uczniom podpowiedzieć wykorzystanie jakichś określonych kontekstów. Oczywiście uczniowie mają bardzo duży problem z tymi kontekstami. Robiłem ostatnio wypracowanie w nowej formule maturalnej i no, piszą mi osobne akapity dotyczące tego, dotyczące tego, że kontekstem cennym prawda, jest to i to i wprowadzają to tak jakby wprowadzali inny utworu literacki, bądź tekst kultury, poświęcając temu cały akapit. Myślę, że przygotujemy też, czy z Kasią, czy ja samodzielnie, takie spotkanie, na którym pochylimy się nad kwestią kontekstów i w ogóle ich roli podczas egzaminu ustnego i egzaminu pisemnego na maturze podstawowej. Niemniej jednak warto tutaj powiedzieć, że kontekstem. Może być też inny utwór literacki, może to być kontekst epokowy, może to być kontekst związany z historią, może to być nawet jakiś film, dlatego że to jest też kontekst do omawianego tematu. Więc pierwsza rzecz dla nas, sprawa ważna, motywy. I ja Wam pokażę, co ja z tym zaraz zrobiłem i co Wam proponuję, ale jakby kodujemy sobie motywy. Warto podjąć działania na lekcjach, ale też poza lekcjami, które będą dotyczyły rozszerzenia jakiegoś konkretnego motywu, który omawiamy na lekcji. A więc, wszelkie proste pytania, pod koniec lekcji sumujące na przykład lalkę, z burzą mózgów, podczas której uczniowie wypisują różne motywy, a potem dzielą się na grupy i szukają innych tekstów kultury. Które te motywy realizują, uzasadniając, argumentując te ich wybory, bo z tym jest też problem. Nie wystarczy powiedzieć i podać tytuł, prawda? Utworu bądź filmu, który ma podobny motyw. Wypadałoby ten podobny motyw związać chociażby z bohaterem, którego dotyczy fragment w lekturze obowiązkowych w lekturze obowiązkowej. Więc mamy tu motywy. To jest stosunkowo proste. To są tematy, tematy samograje, ale warto te motywy rozbudowywać. Druga pula tematów, którą udało mi się też sklasyfikować, to są funkcje. Ja może na moment się schowam z kamerki, żebyście Państwo widzieli całą prezentację. To są funkcje i to też jest bardzo istotne, co się tutaj dzieje w tej formule matury ustnej, ponieważ często pojawia się takie coś jak Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych, czy funkcja przedmiotów i postaci symbolicznych, albo funkcja idealizowania bokatorów w utworze literackim. Zauważcie, że to są trudne, to są trudne, naprawdę trudne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy. Pytanie o funkcję motywu miasta to jest pytanie łatwe, natomiast to pytanie, funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim wymaga od ucznia po pierwsze rozumienia i wyjaśnienia, czym jest idealizacja i co to, na czym polega idealizacja bohaterów w utworze literackim. Co więcej, to nie tylko tyle, ci uczniowie muszą powiedzieć, w jakim celu bohaterowie są idealizowani. A więc znowu tutaj zresztą zaraz to pokażę często pytania dotyczące tego po co dlaczego w taki sposób Dostojewski pokazał Petersburg jaką funkcję pełni miasto ba w całej powieści albo w życiu bohatera tak? w życiu Raskolnikowa to jest jakiś taki zwykły, prozaiczny, wręcz tandetny, trywialny sposób, dzięki któremu możemy to pytanie o funkcję, które się często pojawia i pojawia się także na maturze pisemnej, widzieliście to pewnie w pierwszej i w drugiej części, oswoić. Czyli pytanie, po co? Warto na to zwrócić uwagę. No, i proszę Państwa, trzecia rzecz, którą ja tutaj zauważyłem, co nie ukrywam, uważam za dosyć trudne, to pytanie o sposób, które do tej pory myśleliśmy, było raczej przyporządkowane poziomowi rozszerzonemu z języka polskiego, a bardzo często pojawia się w tym koszyku, Gotowych, już dostępnych od ręki tematów do matury ustnej, i zobaczcie, jakiego typu to pytania. I warto też te pytania uczniom pokazać, warto też te pytania uczniom zaprezentować, jak może brzmieć pytanie o sposób kreacji czegoś. Mianowicie, w jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? I tutaj proste ćwiczenie na lekcji: zróbmy nawet na tablicy Jambot, czy nawet na zwykłej tablicy, takie konkretne odpowiedzi od pałszu uczniów, żeby oni się nauczyli, jak określać sposób. Kreowania czegoś, jak nazywać ten sposób kreowania czegoś. To są rzeczy na razie, które pokazuje naprawdę takie, wiecie, które możemy wcielić w lekcję w swój warsztat pracy, bo, bo o to chodzi, ja, was nie, ja wam nie chcę pokazać wymyślnych narzędzi tylko dzisiaj, tylko chcę podpowiedzieć, czy ewentualnie pewnie już to robicie, czynności, które my możemy podjąć po prostu podczas lekcji. Czy sposoby przedstawienia konfliktów? Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Groteskowy obraz świata, groteskowa reinterpretacja motywu tańca, hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu, czy metafora jako sposób okazania rzeczywistości? Moje wątpliwości dotyczące tych tematów, związanych ze sposobem kreowania czegoś, są takie, że są tutaj pytania, które są stosunkowo łatwe. Dlatego, że uczniowie bez problemu poradzą sobie z pytaniem metafory jako sposobu ukazania rzeczywistości. Tak, wezmą sobie dżumę, wezmą coś innego, wiedzą raczej, co znaczy prze, przenośnia, ale popatrzcie, co tutaj się dzieje w tym pytaniu przedostatnim. Hiperbolizacja i jej znaczenie, i jeszcze w kompozycji, i w budowaniu sensu utworu, to pytanie jest, Piekielnie trudne, dlatego że po pierwsze uczeń oczywiście musi wiedzieć, na czym polega hiperbolizacja. Po drugie, musi wiedzieć, jak hiperbolizacja się wyraża. Tak? Że na przykład hiperbolizujemy coś przez użycie różnych środków wyrazu, na przykład kontrast między czymś a czymś, epitety wartościujące. Wykrzyknienia i różne jeszcze inne środki, których nie będę tutaj z grzeczności wymieniał, bo przecież wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami polonistkami, więc wiemy, polonistami, więc wiemy, o co biega. Ale to nie tylko tyle, patrzcie, jeszcze muszą określić funkcję, tak, po co ta hiperbolizacja jest, i żeby tego było mało, to jeszcze przez te 5 minut muszą powiedzieć o kompozycji. I o budowaniu sensu utworu. Patrzcie, co to znowu wymusza na nas jako na polonistach w takiej dydaktyce w zwyczajnych czynnościach, które my możemy podejmować. Budowanie poleceń złożonych. Nie tylko na sprawdzianach, żeby uczniów upupić i pokazać im, że czegoś nie zrobili, ale po prostu podczas lekcji. I generowanie wniosków. Popatrzcie, ta wypowiedź się dzieli. Pokazanie na tablicy tej wypowiedzi. Hiperbolizacja i jej znaczenie... W kompozycji i budowaniu sensu utworu. Rozdzielenie na czerwono, na zielono, podkreślenie tych rzeczy, które oni muszą zrobić, bo to pytanie jest bardzo trudne. Dodatkowo zupełnie mnie jakoś tak no nie wiem, czy powiedzieć zniesmaczyło, ale powiedziałbym, że jestem zaskoczony pytaniem dotyczącym chociażby kostiumu. Kostiumu, roli kostiumu w wypadku odprawy posłów greckich, bo to też wcale nie jest łatwe. No ale tutaj w tych pytaniach o sposób nie pozostaje nam nic innego, jak takie czynności proste podczas lekcji wykonywać i też nie zapominać o złożoności tych poleceń, rozrysować to naprawdę jak małym dzieciom, pokazać, pokazać po prostu, co oni muszą zrobić, że to nie wystarczy powiedzieć, czym jest hiperbola. I, ty, I określić jej funkcję funkcji ogólnie, tylko trzeba pomyśleć, jakie ma funkcje w kompozycji i jak, jaki ma sens, jak, jakie ma funkcje w budowaniu konkretnego sensu utworu. Więc jest to, powiedziałbym, chyba najtrudniejsza wiązka, którą, przed którą stoimy. I, z, i z, tym, z tymi takimi ogólnymi refleksjami chciałem Państwa zostawić. No i, i znowu nie dajmy upupić naszych lekcji, ale musimy według mnie znaleźć, oprócz kreatywnych działań, projektów, Labbooków, różnego rodzaju rzeczy, które pewnie robimy podczas lekcji, miejsce na takie zwykłe, polonistyczne, powiedziałbym, nurzące ćwiczenia, i. Co, to, co ja robię już od zeszłego roku, naprawdę skutkuje. To znaczy, gdy ja na przykład omawiam obraz miasta w Lace Borysowa Prusa, czy też Zbrodni i Karze Fiodora Dostojewskiego, zgodnie z tymi trzema rzeczami, które były przed chwilą Wam wypunktowane, tak? Czyli zobaczcie. Mianowicie motyw, to jest pierwsza sprawa. Czyli pytanie o to, jakie to miasto jest, tak? Motyw miasta. Najprostsza rzecz. Po co to miasto jest tak, a nie inaczej wykreowane? Czyli określ funkcję obrazu miasta, konkretne polecenia i znowu specjalnie tutaj to rozdzielam w życiu bohatera i w przesłaniu powieści, żeby im było łatwiej potem na maturze zmierzyć się, że oni mają te funkcje konkretnie w tych wymiarach wyznaczyć. Czy też znowu opisz sposób kreacji miasta i wyszczególniam tutaj polecenie pomocnicze. Wskaż trzy ważne środki, których użył artysta budując literacki obraz miasta. Mamy przestrzeń, nie? To samo możemy zrobić, gdy mówimy o panu Tadeuszu. Wiem, że pana Tadeusza nie ma w podstawie programowej, ale pewnie liceum, ale trudno byłoby go, by go ominąć w romantyzmie. Ale zobaczcie to samo, mamy te mikroprzestrzenie, mamy przestrzeń zamku, mamy chociażby przestrzeń ogrodu, mamy przestrzeń dworku w Soplicowie. Znowu, jaki ten obraz dworku jest? Dalej, po co jest taki, a nie inny? Jaka jest funkcja tego konkretnego opisu mikro, mikroprzestrzeni? I dalej, w jaki sposób ten artysta tę przestrzeń opisuje? Czego używa? jakich środków i żeby oni to dookreślili, żeby oni nazwali sposób kreowania tego obrazu miasta, miasta, dworku w tym momencie. No i zobaczcie, kolejny przykład, trochę znowu katorżniczy, ale omawiamy sobie Lady Macbeth. Możemy wprowadzić tutaj różnego rodzaju wątki, wiadomo, i te bardziej feminizujące, i te mniej. Każdy z nas pewnie zderza Macbetha, Szekspira z różnymi ciekawymi współczesnymi odniesieniami. Ja uwielbiam puszczać uczniom tron we krwi, kurosawy. Uczniowie są zachwyceni, jak widzą film, którego by nigdy w życiu nie zobaczyli i na tej podstawie też buduje im w głowie kontekst, który mogliby wykorzystać na przykład w motywie władzy, czy w motywie kobiety i jej przedstawienie na przykład w kulturze japońskiej. Ale zobaczcie, znowu pytanie, żeby było pytanie co? Czyli scharakteryzuj portret kobiety w MacBecie, określ funkcję tej postaci i jej wpływ na głównego bohatera i znowu w jaki sposób Shakespeare portretuje kobietę i tutaj przycisnąłem to pytanie, Zwróć uwagę na język obrazowania, ale także na inne środki wyrazu charakterystyczne dla dramatu, bo przecież, na przykład w dramacie, co świetnie widzimy w tangu, mamy różne środki, różne sposoby portretowania czegoś. Tak, To mogą być rekwizyty, to mogą być, to mogą być didaskalia, które nam podpowiadają różne rzeczy. Więc warto tutaj też zwrócić uwagę nie tylko na język jako sposób obrazowania ale gdy omawiamy dramat no to oczywiście też na coś innego i to mi się wydaje takie bardzo, bardzo istotne i wręcz wymagane żeby te ćwiczenia robić. Nie wiemy jak wasze wrażenia w tym roku, moje są dosyć smutne. Uczniowie w pandemii siedli, siedli, siedli nam werbalnie, siedli nam bardzo mocno komunikacyjnie. Mam problemy nawet w klasach, które były rozgadane, a mam w tej chwili drugą klasę liceum ogólnokształcącego, w tym, żeby uczniowie wyszli poza jednosłowną albo półzdaniową odpowiedź, gdy ja zadaję jakieś pytania. Szczególnie ważne jest więc, żeby generować sytuacje, które nie będą polegały tylko na tym, że uczniowie coś piszą, ale także, że coś mówią, mają coś nawet przeczytać, mają stworzyć wspólnie jakiś dialog. Tutaj świetna wydaje się metoda symulacji albo metoda mini prezentacji czy też metoda dramy, która myślę jest bardzo fajna i może też spokojnie służyć nam jako polonistom przy takim zwyczajnym, ale też ciekawym budowaniu lekcji. I teraz chciałbym w tej części już bardziej praktycznej, bo to było gadulstwo Darka Martynowicza. W sensie takim mam nadzieję, że w czymś pomogłem, czy coś jakieś pytanie państwu zadałem w głowie. Ale chciałem powiedzieć, że teraz praktyka, czyli teraz pokażę Państwu, co konkretnie chciałbym zaproponować, co wychodzi naprzeciw maturze ustnej i dać Wam te rzeczy. Zaraz je wrzucę na czat i będziecie wszystko po kolei widzieć. Więc pierwsza rzecz, która, którą tutaj chciałem pokazać, co można zrobić z uczniami, zarówno na lekcji, jak i poza lekcjami. To są różnego rodzaju narzędzia, ale zanim je zaprezentuję, to chciałbym pokazać pewnego rodzaju gotowce, które dla Was przygotowałem i powiedzieć, dlaczego tak zdecydowałem, a nie inaczej i po co one są tak, dla naszej pracy. Ja pozwolę sobie wejść na kanwę, albo nawet na mój Wakelet, który już dla Was mam właściwie gotowy i już będzie, będziemy działać, słuchajcie. I pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać, tu będzie dużo ciekawych rzeczy w tym mojej ale o tym za chwilę, to jest coś, co przygotowałem dla was specjalnie do analizy dzieła sztuki, ponieważ bardzo często sztuka może być kontekstem na maturze ustnej. Wiemy, że nie mamy wiedzy o kulturze, co jest kolejnym dramatem, a więc właściwie... No, głównie my się będziemy tym zajmować. I jak wiecie, punktem wyjścia na maturze ustnej mogą być też dzieła ikoniczne. I pomyślałem sobie, że przygotuję Wam taki zestaw dotyczący analizy dzieła sztuki, który możecie wykorzystać z uczniami. Jak, jak ja to pomyślałem i dlaczego tak, a nie inaczej? Mianowicie, zobaczcie, ja wykonałem ten schemat w kanwie. To jest schemat, który będziecie mogli sobie dowolnie obrobić, a więc w, mie w miejsce Van Gogha włożyć sobie dowolny obraz, bo udostępnię Państwu to, ten projekt jako szablon, czyli bez naruszania mojej wersji źródłowej, będziecie mogli te rzeczy sobie samodzielnie w kanwie pozmieniać, czyli wykorzystywać to wielokrotnie, bo jak w kanwie sobie to otworzycie, to można potem to edytować, tak jak ja mam teraz do tego prawo. I teraz przygotowałem wam dwie wersje, mianowicie wersje z, obie, z obrazem pionowym i poziomym. Zobaczcie. I jak szybko sobie takie coś przygotować dla uczniów. Mianowicie macie tu już wszystko gotowe. Mianowicie jest wybrane dzieło sztuki, czyli tutaj gdy będziecie w kanwie, po prostu wchodzicie w przesłane i przesyłacie sobie jakiś obraz, klikając w prześlij. Multimedia i wybieracie sobie dzieło sztuki, które chcecie załączyć, tak, które chcecie załączyć i po prostu wrzucacie je sobie tutaj. Zmieniacie tylko i wyłącznie autora i tytuł, i reszta zostaje już do dyspozycji uczniów. Mianowicie, po pierwsze, mamy tutaj tematykę te, dzieła sztuki i oni w formie karteczek, które tutaj przylepiają, mogą je wziąć z tej strony, mogą je po prostu sobie skopiować z tej strony i przylepiać karteczki i po prostu na nich pisać, jeżeli dacie im to jako szablon. Mogą tutaj uzupełniać i tematykę dzieła sztuki, i odpowiedzieć na pytanie, jakie według Ciebie jest przesłanie obrazu, i mogą też wypowiedzieć się dość skąpo, ale jednak na temat formy. Tego dzieła, między innymi na temat planów, kompozycji, czy też najważniejszych środków wyrazu. I popatrzcie, jak to udostępnić uczniom. Jak już ja wam to dam jako szablon, mając kanwę dla edukacji, możecie zrobić podobnie. Tak jak ja teraz zrobię. Mianowicie, tylko znowu się schowam, żeby wam nie zasłaniać tego, co pokazuję. Mianowicie, Klikacie tutaj w udostępnij. O, dokładnie tak. I mamy tutaj wybór udostępnij łącze do edycji. Nie, absolutnie nie. Nie udostępniacie łącza do edycji, dlatego że jeżeli udostępnicie łącze do edycji, to oni będą mogli wam to przestawiać i zmieniać, i nie odzyskacie projektu źródłowego. Tak. Natomiast zobaczcie, yy, co robimy. Wchodzimy w to i klikamy udostępnij łącze do użycia jako szablon. I kopiujemy to łącze, ja to teraz zrobię. Wrzucę to Państwu, mam nadzieję, że dotrze. I zobaczcie pierwszy projekt, który dla was przygotowałem. Rozbiegówka z dziełem sztuki, dziełem ikonicznym, które możecie sobie dowoli wykorzystywać. W zasadzie macie gotowe. I teraz co, jak Wy to udostępniacie uszem? No dokładnie tak samo, w taki sam sposób, jeżeli tylko sobie zmienicie. Jeżeli sobie tylko zmienicie e, dzieło sztuki. Padają tutaj pytania, czy kanwa dla edukacji jest w całości darmowa? Tak, kanwa dla edukacji jest w całości darmowa. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście się jako poloniści zarejestrowali e, e, i ubiegali o da, wersję kanwy darmową. Dlatego, że tam jest mnóstwo ciekawych, przydatnych rzeczy, które możemy wykorzystać w naszej pracy polonistycznej. Jeżeli chcecie, zrobię kiedyś bezpłatne szkolenie z kanwy po prostu i pokażę Wam, jak można kanwę świetnie wykorzystać w naszej polonistycznej pracy. Popatrzcie, kanwa dla edukacji. Wpisujecie sobie w Google kanwa dla edukacji i tutaj jest... Jest kanwa dla oświaty, to się nazywa do, dokładnie, chyba, już zobaczymy. O, jest. I tutaj, y, popatrzcie, można spokojnie się zarejestrować. Mianowicie, jak wejdziecie sobie w kanwę dla oświaty, kanwa y, dla oświaty, już zobaczymy, jest kanwa dla oświaty o Ciach, to tu jest takie coś, zarejestruj się teraz. Znowu wrzucę Wam link, co trzeba zrobić. Wypełnić takie proste rzeczy jak imię, nazwisko, adres, e, nazwę szkoły. I uwaga, tam jest ważny punkt: załączyć, załączyć, e, załączyć dowód zatrudnienia w postaci najlepiej umowy o pracę albo w postaci, e, w postaci e, zdjęcia legitymacji nauczycielskiej. I wtedy będziecie mieli dostęp do kanwy. Dlaczego warto? Popatrzcie. Dlatego warto, że wy sobie takie arkusze możecie robić sami, właściwie kilkoma kliknięciami. To jest moja wersja kanwy dla oświaty. E, tu są moje ostatnie projekty. Oprócz takich rzeczy, że możecie Państwo pracować e, z kanwą tak, że stworzycie tak jak ja klasę, e, tylko można stworzyć niestety jedną klasę, i oni będą tutaj umieszczać swoje projekty, i mogą też je folderować. To jest tutaj takie coś, jak popularne szablony edukacyjne. I dla nas, jako polonistów, rewelacyjne są dwa miejsca, mianowicie tablice online i praca grupowa. Wejdźmy sobie w tablicę online, żebyście zobaczyli, o co tutaj chodzi. Popatrzcie, mamy tutaj gotowe, co prawda w języku angielskim różnego rodzaju schematy, które możemy szybko dopasować sobie do swoich potrzeb. Tabelki, które możemy opisać czy też sklasyfikować. Dlatego robi się to właściwie naprawdę jednym kliknięciem. Canva jest genialna, tak? Jak na przykład chcemy szybko przygotować arkusz, to klikamy sobie w jakikolwiek arkusz, który nam się spodoba. Na przykład dajmy na to, że chcemy. O tu mamy powód, temat i efekt. Patrzcie, klikamy sobie w ten arkusz. Pokażę tylko tak szybko. O, zobaczcie, powiększę to, żebyście widzieli. To mniej więcej wygląda tak. To mniej więcej wygląda tak. I teraz, co robimy? Możemy wszystko edytować. Mianowicie e, omawiamy granice naukowskiej i na przykład e, mówimy o determinizmie. Tak? Wyobraźmy sobie to. No i tutaj będzie powód takiego zachowania. Tu będzie zachowanie. Zenona. Ziębiewicza Ja to sobie pomniejszę znowu. Patrzcie, jakie to jest proste. 3-4 kliknięcia. O. A tu będą skutki. Tak. No bo chodzi o determinizm. Popatrzcie. Determinizm w granicy. granice Tak sobie zrobię. To sobie w ogóle wywalę i popatrzcie, mam już gotowy schemat dla ucznia, który mogę temu uczniowi znowu udostępnić. Ja wam, ja wam to zrobię i pokażę tak jak przed chwilą. Udostępnij. Nie łączę do edycji, tylko do użycia jako szablon. I gdy skopiuję to łączę, każda grupa, na przykład dzielę ich na 5 grup, albo każdy uczeń, jeżeli wysyłam do wszystkich, otwiera to w swoim oknie samodzielnie edytuje i może nam to odesłać bez naruszania tej wersji źródłowej. Wrzucam wam to, co zrobiłem w dwie minuty. Zobaczcie, nie wymagało to żadnej, żadnych wielkich umiejętności. Canva jest genialnym narzędziem dla humanistów i bardzo, bardzo serdecznie ją polecam. I chciałbym, żebyście wykorzystali tę inspirację. Zapraszam też do mojej grupy. Progresownia, czas na progres, można ją znaleźć na Facebooku. Na pewno będę coś niedługo z skanwy organizował. Natomiast to nie wszystko, co dla Was przygotowałem. Druga rzecz z skanwy, taka inspiracyjna, mianowicie także coś, co pomoże dwójnasób. Po pierwsze, sprawi, że Wasi uczniowie będą mieli pomoc w tworzeniu. Początku wstępu wypowiedzi, rozwinięcia wypowiedzi ustnej i wprowadzenia kontekstu. Zobaczcie, co zrobiłem. Przygotowałem dla Was taki schemat, którego punktem wyjścia jest um, temat, temat na maturę ustną. Ja to ten temat tutaj powiększę, żebyście ten temat widzieli. Jest to temat literacki obraz piekła. w zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów boskiej komedii Dantego Alighieri. I załączyłem specjalnie jakiś kontekst w postaci dzieła ikonicznego. Tak, na przykład obraz Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny z 1468 bodajże roku. Jeszcze ciekawiej by było chyba, jakbym załączył ilustrację Botticelliego, bo chyba, poprawcie mnie, jeżeli się mylę albo nie, ale wydaje mi się, że Sandro Botticelli chyba zilustrował boską komedię Dantego, więc można byłoby się tutaj pobawić. I zobaczcie, co tutaj jest. Przygotowałem taki arkusz, w którym mamy wstęp wypowiedzi ustnej i podpowiadam uczniowi, co konkretnie ma zrobić w tym wstępie, bo nie wiem, jak Wasze wrażenie, oni mają często problemy z tym, żeby zacząć, żeby zacząć wypowiedź. Często, gdy mają do zrealizowania jakiś temat na maturze ustnej, nie wiedzą, od czego zacząć. A więc tutaj jest taka ściągawka. Wstęp wypowiedzi, odnieś się do pierwszej części tematu, podkreśl uniwersalizm tematu, wspomnij o archetypach motywu, możesz zacząć od słów. Oczywiście, jest to jakiś schemat, który ja tutaj proponuję, i zdaję sobie sprawę z tego, że nie lubimy schematów, ale jeżeli pokażemy uczniowi, że może zacząć nie od słów, zacznę od omówienia boskiej komedii, tylko może zacząć tak. To, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, było od dawna przedmiotem zainteresowania artystów. Już od najdawniejszych czasów e, m, literatura przedstawiała obrazy piekła. Na przykład w mitologii widzimy, a w Biblii widzimy i tak dalej, i tak dalej. To ułatwiamy im tym samym, e, m, ułatwiamy im tym samym e, konstruowanie wstępu, dając im pewne schematy, które no, odbiegają od tych sztandarowych, Kopii językowych, tak? Tutaj rozwinięcie wypowiedzi. Opisz obraz piekła w boskiej komedii, tak? Dlatego, że tym się mieli głównie zająć. Na początku powiedz kilka słów o dziele i jego temacie oraz o fabule. I tutaj jest: k wprowadź kontekst malarski, filmowy, historyczno-literacki. I teraz ważna rzecz dla mnie, jako nauczyciela: napisz, dlaczego ten kontekst uznajesz za istotny oraz zasadny. I to jest według mnie bardzo, bardzo. Istotne, bardzo, bardzo istotne, żeby, żeby to właśnie umieścić. Teraz popatrzcie. To jest pierwsza strona tego schematu, który Wam przygotowałem. Znowu, jak dostaniecie to ode mnie jako szablon, w miejsce tego tematu i tego tematu możecie sobie wpisać, co chcecie, i przygotować taki schemat, który będzie dla uczniów wysłany albo wydrukowany. To jest motyw, oznaczenie M jak motyw, to jest T, czyli temat maturalny z tej puli koszykowej, to jest W, czyli wstęp wypowiedzi, to jest R, czyli rozwinięcie, to jest K, jak kontekst. A tutaj jest bajka, mianowicie ściągawka dla uczniów, którą możemy zrobić w grupach. Oni mogą się sami zastanowić, jak zaczynać wypowiedź. Na przykład, motyw ten jest, albo już od najdawniejszych czasów ludzie. Albo każdy z nas myśli, co się z nim stanie po śmierci, albo pewnie nieraz widzieliśmy filmy, które pokazywały, albo piekło to jeden z, czy rozwinięcie wypowiedzi. Nie kolejnym argumentem, następnym argumentem, czy pierwszym argumentem, tylko podobny obraz piekła widzimy, na przykład. Takie wprowadzenie. Tu oczywiście mogliby wpisać jakieś inne, ale ja już nie chciałem tracić czasu na to. Tak, wrzucę zaraz link oczywiście do tego, i teraz zobaczcie. Ja wam ten link znowu udostępnię, Możecie państwo z tego skorzystać jako szablon i sobie to przerobić po swojemu, jeżeli chodzi o przygotowanie do matury ustnej. Czyli mamy rzeczy, które przygotowałem wam w kanwie. Teraz chciałbym wam pokazać drugie narzędzie, które jest moim must have na lekcjach języka polskiego i nie uwierzycie, jak świetnie nadaje się do przygotowywania uczniów do matury ustnej. Nirpod to genialne narzędzie, dlatego że w Nirpodzie możecie się zarejestrować za darmo i tworzyć lekcje, które już nigdy nie będą takie same. Mianowicie tworzycie w Nirpodzie lekcje w postaci slajdów prezentacji, ale bardzo wielką, bardzo wielkim atutem. Nirpoda jest to, że żeby, jak tworzycie lekcje w Nirpodzie, aktywności typu obraz, film, mogą być przeplatane pytaniami quizowymi, możecie zadawać pytania w środku filmu z YouTube'a. możecie zadawać pytania otwarte, możecie uruchomić tablicę do współpracy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz rejestrujecie się tutaj. W Nearpodzie można za darmo tworzyć materiały do 100 megabajtów, wybieracie, że jesteście nauczycielami i szybkie, na przykład szybka rejestracja przez konto google'owskie i możecie to robić w taki sposób, że będziecie pracować z całą klasą, ponieważ maksymalnie w wersji darmowej może się połączyć 40 osób, więc wszystko gra, bo raczej klas większych niż 40 osób nie mamy. I teraz zobaczcie, ja się pozwolę zalogować i pokażę Wam tylko jedno z wielu ćwiczeń, które pomoże Państwu w przygotowaniu do matury ustnej. Ja się już tutaj zaloguję na moje konto i zrobimy sobie coś wszyscy fajnego wspólnie. Mianowicie w Nirpodzie, oprócz tego, że możemy tworzyć lekcje jak kafelki, to możemy też zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Te lekcje jak kafelki za, zapisują się tutaj. Ja bym chciał tylko pokazać wam, jak może wyglądać zrobiona taka lekcja, yy, yy, chociażby z języka polskiego, yy, co ona może zawierać i co konkretnie, dlaczego warto zapoznać się z nitwodem. Naprawdę warto. To jest jedno z moich ukochanych narzędzi. Na przykład pokażę wam lekcję z jaskini Platona. Ja sobie tutaj na przykład yy, omawiając jaskini Platona, Stworzyłem lekcję w Nirpodzie. lekcję w Nirpodzie, która zawierała różne rzeczy. Popatrzcie, najpierw było nagranie głosowe, filozofia, umiłowanie mądrości. Rozwój cywilizacji spowodował, że objaśnia. I teraz ta moja lekcja polegała na tym, że na początku uczniom pojawiło się pytanie: co wiesz o pierwszych filozofach i o filozofii Platona? Po, musieli na nie odpowiedzieć i my odpowiedzi widzieliśmy na slajdzie. Potem umieściłem cele lekcji. Potem e, te, chciałem, żeby każdy z uczniów określił swój cel, który będzie chciał podczas tej, tego cyklu lekcji zrealizować. Potem umieściłem film o Platonie na YouTube, z YouTube'a, który uczniowie mieli oglądnąć i mogli sobie spokojnie tutaj Miał e, oglądać w tej aplikacji. Potem był quiz na podstawie tego filmu, czyli sprawdziłem, czy uczniowie uważnie oglądnęli ten film. Pytania były różne: kto był uczniem Platona, czy też jak brzmiało prawdziwe imię Platona. I potem zaczęła się prawdziwa jazda, ponieważ wykorzystałem opcję open-ended na podstawie tego filmu. Czym była Akademia Platońska? Jaki był główny cel Akademii Platońskiej? Każdy z nich musi tutaj odpowiedzieć i Wy te odpowiedzi widzicie. I możemy na przykład, popatrzcie, co zrobić, jaka Freida, Mianowicie przenieś ucznia do rozszerzonej rzeczywistości, w której znajdzie się jak w jaskini i poczuje się jak w jaskini. Mianowicie zobaczy sobie, jak ta jaskinia wygląda. I takie rzeczy genialne można też robić w Nirpodzie podczas lekcji. I znowu pytanie otwarte. Mianowicie wyobraź sobie, że przebywałeś jakiś czas w głębokiej jaskini. Jak człowiek się zachowuje? Gdy wyjdzie z niej i zobaczy wszystko w świetle słońca. Tak? Eee. Znowu nagranie głosowe z fragmentem z podręcznika, który wkleiłem jako zdjęcie. Fragment jaskini Platona. Przeczytaj dwukrotnie i ze zrozumieniem fragment tekstu. I potem prawdziwa jazda bez trzymanki, ponieważ uczniowie otrzymali tablicę, po której mogli, uwaga, po której mogli rysować. I mieli narysować na tablicy swojej, właśnie jaskinie Platona. I ja wszystkie te tablice uczniów widziałem i ich rysunki, ale musicie to naprawdę przeżyć, żeby zobaczyć siłę i potęgę Nirpoda. Jak myślicie, że jest trudny, nic bardziej mylnego. I tutaj jest film z pytaniami w środku. Czyli na przykład jak puszczę film o jaskini Platona. Wyobraź sobie, że od urodzenia zaczynasz się do niego przyzwyczajać. Nagle, gdy to uczniowie oglądają film, co rzeczywiście dzieje się w jaskini, że to, co brałeś do tej pory za jedyną rzeczywistość, to jedynie cienie przedmiotów. Nagle uczniom Bra pojawia się pytanie. Dwoista natura zjawisk, o której mowa w filmie, to i mają wybrać, czy to jest dualizm, czy to jest coś innego, więc tak można. Budować lekcje w Nirpodzie. I teraz jak je uruchamiamy? Jak klasyczne quizy w Kahucie albo w Quizysie, słuchajcie, to jest banalnie proste, a mamy wszystkie funkcje różnych narzędzi w jednym narzędziu. Bo jak zazwyczaj my jako poloniści szukaliśmy jakichś quizów, no to sięgaliśmy do Kahuta bądź quizisa, tak? Jak chcieliśmy tablicę do współpracy, wybieraliśmy Jamboard, a to wszystko mamy tutaj. I co jest hitem Nirpoda? Mianowicie... Możemy uruchomić tę lekcję daną w formie lekcji na żywo. Genialne w nauczaniu zdalnym, ale też uczniowie, jak mają y, na telefonie apki Nirpoda, jest to za darmo do pobrania, mogą na lekcji te lekcje rozwiązywać. Wyświetla się kod, y, a i możemy ten kod uczniom skopiować. Wchodzą na stronę joinnearpod.com, czy wpisują ten kod w aplikację i po prostu tak logują się do lekcji. Ale to nie koniec. Mianowicie... Jest też druga możliwość, aby z uczniem pracować. Nie uwierzycie? Mianowicie w NIRPODzie można tę samą lekcję zadać jako zadanie domowe. Mianowicie mamy tutaj opcję student paste, czyli opcję pracy z tym zadaniem domowym, i tę samą lekcję możemy określić, że uczeń ma zrobić w odstępie popatrzcie, tu mam kalendarz tu mam kalendarz mianowicie już, już już, coś mi tutaj przeskoczyło nie tak jak chciałem. Jeszcze raz. Jeszcze raz, mianowicie Student Paste i wybieramy sobie na przykład, że e, chcemy, aby uczeń mógł to zrobić przez 5-7 dni. Określamy mu to, dodajemy i po prostu znowu kopiujemy link e, do tej aplikacji i on ma 7 dni. Na właśnie e, zrobienie tego, tak? Fantastyczne narzędzie. Jakbyście chcieli, e, jest bardzo fajny mój kurs e, i tani e, na stronie czas w sklepie. E, można, jak kogoś Nierpod zainteresował. E, naprawdę się nauczyć Nirpoda, bo warto. A ja wam teraz pokażę, jak NIRPod wykorzystać do matury ustnej, bo w końcu o tym miało być. Oprócz tego, że w Nirpodzie można kreować i robić lekcje. E, całe lekcje, można robić szybkie aktywności, czyli coś, co uruchomicie na chwilę, podczas lekcji na 10 minut, na 5 minut. I tutaj te szybkie aktywności są w Quick Lunch. i zobaczcie, w Quick Lunch jest takie coś jak Open Ended Question, pytanie otwarte. Wykorzystajmy sobie pierwszą, e, tak, wszyscy wchodzą na jeden link, dokładnie tak, Pani Weroniko. E, wykorzystajmy sobie pierwsze Open Ended. I teraz popatrzcie, jaki hitor. Na przykład mamy temat. Literackie obrazy piekła. Nagraj wstęp do takiego tematu. Patrzcie, jaki chicior. No, mamy uaktywniać w mówieniu. Więc literackie obrazy piekła. Rozwiń temat. Wiadomo, odwołując się do. Boskiej komedii. Wykorzystaj, wykorzystaj wybrany kontekst. Nagraj wstęp do takiego tematu. Możemy sobie to oczywiście jeszcze pogrubić, żeby uczeń to widział porządnie, a mu to powiększymy. I teraz popatrzcie, jaki hit. Mianowicie. Mianowicie. Mamy tu możliwość dodania timera, ale bez sensu to, to robić, gdy uczniowie nagrywają wypowiedzi. Punktem wyjścia naszego pytania może też być załączony obraz albo dokument PDF, albo nawet nagranie głosowe. Natomiast co musimy zrobić, jak chcemy, żeby uczniowie nam się nagrali? Wcisnąć tutaj po prawej stronie Enable Student Audio Recordings czyli pozwól uczniom, Nagrywać odpowiedzi głosowe. I teraz będzie dla Was wyzwanie, bo ja będę przez moment cicho. Otrzymacie ode mnie link, tak jakbyście wy udostępniali link do tego zadania, wyzwania swoim uczniom. I nagrajcie nawet jedno zdanie, klikając w te odpowiedzi głosowe i zobaczycie, co się podzieje że ja będę te odpowiedzi głosowe miał zwrotne jako nauczyciel. Więc klikam sobie, aby uruchomić tę aktywność w Quick Launch. I tak jak wam mówię, nagrajcie nawet jakieś jedno zdanie, które chcecie powiedzieć. Popatrzcie, co się dzieje. Uruchamiam tę aktywność. Tak więc mogę skopiować wam link do tej aktywności i zaraz to zrobię. Wrzucam Wam na Facebooka. Po pierwsze, to jest pierwszy sposób wejścia na, na tą lekcję. Zalogujcie się tutaj spokojnie, zalogujcie się yy, i spróbujcie wejść do tej lekcji. Natomiast drugi sposób wejścia pokazuję tutaj join.nirpod.com i ten kod, który Wam zaraz też skopiuję i dam na Facebooka. I od tego momentu będę cicho. A Waszym zadaniem będzie nagrać mi jakieś odpowiedzi zwrotne. Naprawdę, niech to będzie jedno zdanie typu: Dzisiaj piękny jest dzień. Chodzi o to, żebyśmy usłyszeli te wypowiedzi i zobaczyli, czy to faktycznie działa. Więc zalogujcie się tutaj, zarejestrujcie się i popatrzcie, co się tutaj dzieje. Ja, jako nauczyciel, co jest też niesamowicie cenne, Widzę na ekranie liczbę uczniów, którzy mi się zalogowali. Mam tutaj te osoby i mogę zobaczyć, czy mam całą klasę zalogowaną, czy też nie. Uwaga, ja teraz jestem cicho. E, chociaż jeszcze poczekamy chwilę na osoby, które się dologują. Świetnie, jest już 14 osób. Ja bym chciał tu z 200, słuchajcie. Jest Was dzisiaj 463. Klikajcie w osobną kartę przeglądarki albo nawet na telefonie komórkowym. I spróbujcie się tutaj zalogować. I ja za moment, naprawdę już się zamknę, będę cicho i Waszym zadaniem będzie nagrać wypowiedzi ustne do tego tematu. Uwaga, ja w tym momencie się wyciszam i Waszym zadaniem jest to zrobić. Startujemy około minuty, minuta ciszy. Zatwierdźcie potem wypowiedzi i wyślijcie je tutaj do mnie. Dobra, myślę, że czas minął i jeżeli ktoś ma siłę się jeszcze nagrać, może to zrobić. Natomiast możecie też coś napisać. Jeżeli nie udało wam się nagrać, napiszcie coś, żebyśmy widzieli, czy to działa. I teraz zobaczcie, ja posłucham na przykład nagrania pani Agnieszki. Nauczyciel ma wszystkie wypowiedzi głosowe uczniów nagrane tutaj, wszystkie, które zostały nagrane, i zobaczcie, może sobie je odtworzyć. Rewelacyjna rzecz. Mianowicie, na przykład tak. Świetne szkolenie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pani Agnieszka, dziękuję bardzo. To nie była ustawka. Zobaczymy, co pani Asia na to. Szkolenie. Dziękuję. Też się udało coś nagrać. Jedziemy dalej. To bardzo popularny. Udało się. Pani Justyna. Świetne szkolenie, dziękuję. Pani Anna. Świetne szkolenie, bardzo dziękuję. Aleście się uparli. Pani Marta. Literackie obrazy piekła. Proszę, mamy to. Widzicie, wszystko słychać. Po prostu wszystko słychać żeby uniknąć nieaktywnej przeglądarki, nieaktywnej możliwości nagrywania, trzeba skorzystać z chroma. Pozdrawiam serdecznie. Też panią Ewo, panią pozdrawiam. I jeszcze panią Elę zobaczymy, i kogoś z końca. Każdy człowiek myśli o śmierci. Świetnie, pani Elu. No i zobaczcie, udało się. Po, pobiegniemy do, do końca. Żeby kogoś tutaj jeszcze wyhaczyć. O, i na przykład sobie wejdziemy na panią Annę. Proszę. Dobra, myślę, że czas minął. No to ja się sam nagrałem, ale widać, że te nagrania działają i można spokojnie to zrobić. Chcę wakacji. Chcę wakacji, pani Jolanta chce wakacji. Widzicie, rewelacyjna sprawa, dlatego że dzięki temu możemy te odpowiedzi uczniów tutaj sobie zbierać. I teraz zobaczcie, to jest pierwsza rzecz, ale prawdziwym hitem w nerpodzie jest to, że jak już skończymy sesję, ja teraz zakończę sesję i was wszystkich wyrzucę z tej, z tej lekcji, to to, co jest dla nas istotne jako nauczycieli, tak, to jest to, czym my to mamy zapisane. A mamy, bo po lewej stronie są raporty. A jak sobie klikniemy na raporty, to dzieje się światłość i zobaczcie Państwo, mamy tutaj y, ostatnią aktywność. Mogę w nią wejść i mogę wyświetlić raporty z tej aktywności. I y, y, jak zauważycie, otworzy mi się tutaj open-ended i mogę odsłuchać. Wszystkie nagrania ponownie. One się. One, one się zapisują wam w bibliotece. Rewelacja, prawda? Mianowicie zobaczcie rewelacja. Dzień dobry, piękny wieczór dzisiaj. Więc mamy dostęp do wszystkich odpowiedzi uczniów i możemy jak najbardziej je tutaj wykorzystać. No to i druga funkcja NIRPODA tablica do współpracy, bo ważne jest, żebyśmy na przykład wspólnie pomyśleli o kontekstach. Dobra, no to ja teraz w tej szybkiej aktywności znowu nie robię całej lekcji, robię szybką aktywność i obiecuję, że już finiszuję teraz ze szkoleniem. Ja już jest ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, ale myślę, że będziecie zachwyceni. Popatrzcie. Klikam w Quick, w quick Launch i mam tutaj tak zwaną Collaborate Board, czyli tablicę do współpracy. Na czym to polega? Polega to na tym, że wypowiedzi moje i wasze jako uczniów będą wyświetlały się na jednej wielkiej wspólnej tablicy. Więc ja kliknę, żeby ją stworzyć po prostu i zobaczcie, jakie to jest proste w Nirpodzie. Mianowicie tworzymy sobie tablicę, wybierając design tej tablicy spośród Czterech, pięciu pozycji. Albo tak się będą wyświetlały, albo tak się będą wyświetlały, albo tak się będą wyświetlały. Ja wybiorę te opcje. Wpisujemy temat. Literackie obrazy piekła na podstawie polskiej komedii. To jest temat. I wpisujemy polecenie. Zaproponuj. Jakiś kontekst, który byłby funkcjonalny do tego tematu? I co robię? Zobaczcie, nic więcej. Klikam na dole w Quick Launch. Historia się powtarza. To jest bardzo proste, bardzo schematyczne, dogarnięcie przez Państwa, naprawdę, a daje nam tak dużo możliwości metodycznych. Że aż głowa boli. I dzieje się to samo. Mianowicie, skopi musimy skopiować uczniom link. Możemy im wrzucić przez Classroom albo przez Teamsa, jeżeli korzystamy z tego i będzie zdalne, a pewnie będzie, bo widzicie, co się dzieje z zachorowaniami. Więc ja Wam wrzucam link znowu. To jest pierwsza możliwość zalogowania. I druga możliwość zalogowania do tego ćwiczenia, bardzo proszę. Mianowicie, wchodzicie na stronę, i zobaczcie Państwo, wpisujecie ten kod. tak, Klikacie kopiuj kod uczniom i po prostu podajecie im jak ostatnio ten kod. No to teraz bardzo Was proszę, abyście szturmowali tablicę do współpracy, i abyście uczestniczyli chętnie w tym ćwiczeniu. Co robi nauczyciel, gdy chce tę tablicę uruchomić dla uczniów? I chcę ją wykorzystać właśnie podczas takiego ćwiczenia do rozszerzenia kontekstów, do motory ustnej. Mianowicie, po prostu klika w tym miejscu, tak? Poza tym y, aktywnym kwadratem, i w tym momencie y, pojawi się pytanie, czy chcesz aprobować wszystkie posty studentów, czyli uczniów, zanim one zostaną na tej tablicy umieszczone. Oczywiście, że nie chcę, bo po co mam to robić? Więc klikam No, że nie chcę. I od tego momentu macie do dyspozycji tablicę do współpracy możecie napisać o jakimś kontekście i dołączyć też jakieś zdjęcia, bo można robić jedno i drugie, czyli możecie napisać coś. Na przykład ja na przykład powiem na przykład dla mnie kontekstem do boskiej komedii, do obrazów literackich piekła, a niech będzie zaszaleje. Może bym to jakoś wybronił? Dżuma albo niech będzie. Dżuma Alberta Kamusa. Odważny, ale zobaczmy. I wbijam sobie tutaj obrazek. Szukam O Poproszę. Mam tutaj zdjęcie tej książeczki. Dodaję sobie je i mogę na przykład je jako nauczyciel też zapostować. Popatrzcie. I moje odpowiedzi się tutaj pojawiły. Zachęcam Was do tego, żeby spróbować dodać obrazek. Świetnie, Pani Joanno. Pani się udało. Możemy na przykład znaleźć jakiś y, obraz dzieło sztuki, tak? Mianowicie wpisać tytuł y, tego tekstu kultury. I możemy także. I możemy także. Jak widzicie. Załączyć obrazek. No nie, że rewelacyjne, zobaczcie Państwo. Rewelacyjna sprawa, mianowicie wszystkie wypowiedzi uczniów pojawiają się na takiej wspólnej tablicy. Nauczyciel je widzi i widzą je oni wzajemnie. Możemy kliknąć w serduszko i ocenić czyjąś wypowiedź i na przykład zagłosować, które z tych kontekstów są najbardziej trafne i potem nauczyciel omawia wyniki tego głosowania, więc kliknijcie w swoje serduszko wzajemnie. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Rewelacyjna sprawa, widzimy to wszystko, co tutaj się pojawia na... Obrazie. Dlatego właśnie kocham Nirpod, bo jest narzędziem bardzo prostym, bardzo intuicyjnym. Oproszę, mamy tutaj yy, fragment tryptyku. Hansa Memlinga, też się dało załączyć, jak widzicie. Więc w NIRPODzie można naprawdę, naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo. I znowu, gdy skończymy, klikamy sobie w strzałeczkę, zakończ sesję i wyloguj wszystkich uczestników szkolenia. Dlatego właśnie bardzo polecam NIRPOD i wydaje mi się, że to jest naprawdę super sprawa. Mam nadzieję, że podczas tego szkolenia Znaleźliście Państwo inspirację, i też coś konkretnie po tym szkoleniu Wam zostanie. Przypominam o formularzu, który znajduje się w przypiętych postach. I zaskoczę Was, nie będzie lokowania produktu. To znaczy, jedyne na co zapraszam nie wiem, czy wiecie, że w najbliższy wtorek mamy z Kasią Włodkowską szkolenie, ale które już jest dawno ogłoszone. Szkolenie właśnie do matury pisemnej, jak rozwijać kompetencje literackie i językowe w kontekście nowej matury pisemnej. I przygotowaliśmy z Kasią Włodkowską szkolenie, podczas którego też dostaniecie Państwo od nas e-book, z kartami pracy gotowymi do wydrukowania dla uczniów od Kochanowskiego do Gąbrowicza. To będą karty pracy, które szczególnie przygotują ich do. Części drugiej testu historyczno-literackiego, ale pojawią się tam polecenia, które także będą kształtować ich kompetencje przygotowujące ich do matury ustnej z języka polskiego oraz do pierwszej części, kiedy na przykład trzeba zestawić tekst ikoniczny z tekstem pisanym i odpowiedzieć na pytanie, czy dana ilustracja mogłaby być odzwierciedleniem na przykład biblijnej wersji stworzenia świata. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć, można to szkolenie znaleźć, ale tak jak mówię, ono jest bardzo już dawno ogłoszone, więc zaskoczę Was, chociaż tutaj ktoś widzę, nie wiem czy jest grzecznie, czy niezbyt grzecznie, reklamuje jakieś swoje szkolenie na moim szkoleniu, ale jednak zachęcam Państwa do tego, żeby jeżeli macie tylko ochotę dołączyć do naszego spotkania wtorkowego, to jest już drugie drugi termin i trzeciego nie będzie i specjalnie dzisiaj działa kod POLONISTA2023, który jak wpiszecie w koszyku, mogę powiedzieć tylko tyle, no, szykuje się niespodzianka i myślę, że się państwo uśmiechniecie dzisiejszego wieczoru, więc mam nadzieję, że zaglądniecie i będziecie z nami podczas tego szkolenia. A ja na pewno dla Państwa zrobię jeszcze niejedno szkolenie, tak po prostu. Mianowicie, ponieważ pojawił się temat kanwy, obiecuję, że gdzieś w połowie października, może w drugiej części października, przygotuję dla Państwa takie też bezpłatne szkolenie dotyczące kanwy w pracy w, w kanwy i, i tego, jak polonista może wykorzystać kanwę pracując w liceum ogólnokształcącym i zrobimy sobie takie szkolenie. Podczas którego pokażę Wam kanwę dla edukacji od zera, ale warunkiem, żeby to miało sens, jest to, abyście Państwo założyli sobie konta kanwy dla edukacji. Dlatego, że po prostu inaczej nie będzie miało to żadnego wymiaru uczącego. Więc macie ten czas teraz do 15 października, tak się umówmy, żebyście te konta kanwa dla edukacji sobie pozakładali. I myślę, że wtedy będziemy mogli w drugim terminie wystartować. Słuchajcie. Tak jak mówię, kod działa promocyjny dzisiaj i jutro. To specjalnie dla Was jest uruchomiony, bo już miał, miało go nie być, ale stwierdziłem, że a może ktoś zechce skorzystać, więc zapraszamy serdecznie, tylko żebyście nie byli po prostu zasmucani. Jak będziecie się wpisywać w sobotę i już nie będzie aktywny, bo po prostu już nie będzie. Więc dzisiaj albo jutro. A ja życzę Państwu wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że. Coś Wam z tego szkolenia zostało, wychodzicie z jakimś jednym pytaniem albo jednym konkretnym pomysłem na to, co zrobić z uczniami. I zachęcam do tego, żebyście Państwo dołączyli do mojej grupy na Facebooku, którą prowadzę. Jest to grupa progresownia. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, ja tylko szybko wrzucę link. Progresownia jest tutaj moja grupa. To jest grupa, w której wiele się dzieje. Jest też życie społeczne, bezpłatne, czasami płatne, fajne rzeczy. Niektórzy, niektórzy są w tej grupie, więc myślę, że mogą się podzielić wrażeniami. Natomiast, proszę Państwa, jakby musicie się zapisać na ten formularz, ponieważ nie jestem w stanie Państwu wysyłać indywidualnie tych zaświadczeń. Więc bardzo Państwa proszę, żebyście się spróbowali wpisać jeszcze po tym, po tym szkoleniu. Ja wrzucę link do tego formularza jeszcze pod to szkolenie w formie normalnego osobnego komentarza i umówmy się tak, że zaświadczenie z tego szkolenia będzie aktywne do niedzieli włącznie, tak żebyście Państwo sobie je wydrukowali, czy znaczy wpisali swoje imię i nazwisko, wydrukowali. Bo też nie chciałbym takiej sytuacji, żeby potem przez miesiąc ktoś sobie wypisywał zaświadczenia, że się u mnie szkolił. Jednak to jest zaświadczenie dla tych, którzy byli na dzisiejszym szkoleniu, czy to na jego części, czy też na całym wydarzeniu. Więc umówmy się tak, że ono jest do niedzieli włącznie aktywne, a potem już to zaświadczenie aktywne nie będzie. Co otrzymacie ode mnie na mail? Otrzymacie ode mnie wakeleta z materiałami z dzisiejszego szkolenia. Będzie bardzo fajna strona Google Arts Culture, która polega na tym, że możemy sobie znaleźć i jakąś galerię, jak chcemy, albo muzeum. Na przykład, jak sobie wpiszemy tutaj Louvre, możemy sobie zrobić wirtualne zwiedzanie Louvru, albo po prostu znaleźć jakiś konkretny obraz twórcy, którego chcemy znaleźć. Na przykład, sobie weźmy, a niech będzie Rembrandt, i teraz zobaczcie na przykład Rembrandt w Rijksmuseum w Holandii. Tu akurat jest Wermer, oczywiście. I wchodzimy sobie w konkretne dzieła. Co jest atutem tego? Możemy te dzieła sobie powiększyć, pomniejszyć. Więc bardzo polecam te rzeczy, które tutaj wam załączę. O wszystkich nie mówiłem. Jest tutaj załączony spis tematów na maturę ustną. Jest tutaj prezentacja z dzisiejszego dnia, jest tutaj strona z, z darmowymi grafikami, które możecie wykorzystać, i jest tutaj budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu literackiego i koniecznego. Bardzo fajny artykuł Ore. I te linki, które dzisiaj Wam dawałem z tych materiałów w Kanwie do wykorzystania jako szablony, więc wszystko to już jest poukładane, fajnie, zgrabnie i myślę, że z tego skorzystacie. Dołączę jeszcze tylko nagranie z tego dzisiejszego szkolenia, które, które jest, więc no po prostu będzie full wypas. Już pokazuję szybko ten Wakelet na koniec. Już udostępniam ekran. Popatrzcie, tak to wygląda. Jest, są materiały, są materiały ze szkolenia i wszystko to, o czym mówiłem przed momentem. Prezentacja, strona z grafikami, szablony w kanwie które dzisiaj wam przygotowałem i jeszcze będzie nagranie ze szkolenia. Więc taki wejklecik ode mnie z materiałami dostaniecie państwo na skrzynki mailowe. Więc polecam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze chce, bo na poniedziałek już nie ma żywcem miejsc, więc po prostu zapraszamy na wtorek z Kasią Włodkowską. Link też do tego szkolenia będzie... Tutaj, tylko proszę Was, abyście pamiętali o tym, że ten kod będzie działał do piątku. No to co, czas się żegnać. Mam nadzieję, że te, ta godzina 30 to nie był czas stracony. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność. Zapraszam do mojej grupy Progresownia i trzymajcie się Państwo ciepło. Do zobaczenia na internetach, a może kto wie. Do zobaczenia też na żywo, ponieważ prowadzę szkolenia rad pedagogicznych. Wystarczy sobie wejść na Centrum Edukacji i Rozwoju Progresownia i możecie państwo mnie albo innego trenera bądź trenerkę zaprosić do siebie na rady pedagogiczne, więc zachęcam serdecznie do korzystania z Progresowni. Idziemy pić herbatę albo coś mocniejszego i rozkminiać dalej rzeczywistość matury, albo też zająć się po prostu swoim życiem prywatnym. Życzę Wam dobrego wieczoru, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w Czas na Progres i do zobaczenia w Progresowni. Serdecznie pozdrawiam.